Spaghetti z chia. Egzotyczne nasiona. Pięknie. Makaron ugotowany, to każdy to potrafi zrobić. Kalafior ugotowany, nie rozgotować, bo potem się rozlatuje. W sumie kalafior można jeść na surowo, to dlaczego go tak mocno gotować? Chyba, że ktoś przegapi. Tak tylko zagotować, tak jak jajko mniej więcej. I sos można zrobić samemu, ja w tym razem ją gotowy miałem. Ja to robię tak ze skoncentratu i ze śmietaną i z cukrem. Ale tutaj tak dla odmiany. Chcę zrobić taki spaghetti z chia, ale jednocześnie, żeby mi kwiat wyszedł. To odstawię. Teraz damy takie spłos z boku. Kwiat, to będzie kwiat dla wszystkich nauczycieli, bo ponieważ wczoraj był dzień nauczyciela. I teraz chia. Trzeba je zalać wodą i 3 godziny trzymać. Tutaj akurat przyznam się, że 2 godziny, nie ma całym 3, 2 godziny, ale to już jest praktycznie dobre. I wtedy damy chia koło kalafiora. No, dziękuję za wysłuchanie. Muszę ratować sytuację, bo chyba za dużo dałem. Ale to zaraz naprawię. No, dziękuję. Spaghetti na Dzień Kobiet. Rozlało się.